Ja jeszcze chciałbym poprosić o króciutką wypowiedź twórcy Fundacji Polska się pomni, który nie szczędzi wysiłku, czasu i własnych środków na propagowanie tejże idei żołnierzy wyklętych. Proszę bardzo, kolega Jerzy. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć tutaj w imieniu Porozumienia na rzecz obchodów Dnia i Roku Żołnierzy Wyklętych. 11 stycznia ubiegłego roku wspólnie z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, z Światowym Związkiem Armii Krajowej, z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, z Batalionami Chłopskimi, mówię o organizacjach kombatanckich, jak również z reprezentowaną przeze mnie Fundacją Polska się upomni i z panem Żarynem, powstało porozumienie na rzecz obchodów Dnia i Roku Żołnierzy Wyklętych. Było to jeszcze przed podjęciem uchwały sejmowej. Myśmy interweniowali, prosili o ten dar, który nam zostawił prezydent Kaczyński i to było na tyle skuteczne, że ten dzień zaistniał. Mogę powiedzieć, że tą działalność, jako to porozumienie, w pewnym stopniu kontynuujemy na terenie całego kraju. Jest taka witryna www.honor.pl, którą prowadzę i z ramienia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które upoważniało mnie do zabierania głosu w imieniu tego porozumienia, znajdziecie tam Państwo szereg publikacji, apeli, tego typu rozmaitych spraw dotyczących żołnierzy wyklętych. Chciałbym tu powiedzieć jedno, że uchwała Sejmu, która zapadła w lutym ubiegłego roku, jest jednym z ważkich kroków dekomunizacji. Zauważcie Państwo, że w 20 lat po odzyskaniu niepodległości dopiero dochodzimy do takich momentów, jak uznanie stanu wojennego za sprzeczny z prawem, jak skazanie generała Kiszczaka i w palecie tych wydarzeń wpisuje się również ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ja jestem związany z opozycją od 1956 roku. W 1956 roku zakładaliśmy Związek Młodych Demokratów. Pierwszą organizację antykomunistyczną już nowej formuły, bo niezbrojną. I można powiedzieć, że trudno jest zrozumieć całą historię powojennej Polski, jeśli się nie uwzględni fenomenu żołnierzy wyklętych. I tutaj to słowo wyklętych jest słowem w pewnym stopniu kluczem, bo w tym słowie wyklętym to nie jest tylko to, że to byli żołnierze niezłomni, którzy zostali uznani za wyklętych, ale jeszcze jest też to, że za tych wyklętych ktoś ich uznał. Ja mogę powiedzieć tak, że tutaj mamy obchody w Warszawie. Ja organizuję takie obchody w Łodzi. Będzie msza, będzie apel poległych. Polecam na mojej stronie www.honor apel poległych, bo tam jest jakby pokazana w tym apelu historia męczeństwa poszczególnych obszarów. Proszę Państwa, mamy do czynienia ze zbrodnią popełnioną przez komunistów, która ofiarą padło 20 tysięcy patriotów polskich. 20 tysięcy patriotów polskich zostało zamordowanych. 200 tysięcy, uwzględniając zsyłki, 200 tysięcy przeszło przez więzienia lub zsyłki. To jest miara męczeństwa i to jest, jeżeli Słowacki mówi, pochodzę z kraju, gdzie po dniach nieszczęśliwych zostaje zawsze drugie pół rycerzy żywych, to jak ja patrzę na moje życie, to jak ja w 56 stawałem na halach widzowych, to tego drugiego pół rycerzy żywych nie było. To pół drugie rycerzy żywych dopiero wychodziło z więzień. I dlatego myślę, że dzisiaj jest w całym kraju wielka mobilizacja. Obchody będą prowadzone w wielu miastach. My mamy w Łodzi i IPN organizuje seminarium i jest później msza i apel poległych. W Lublinie, w
Białymstoku. No wystarczy przejrzeć strony internetowe i to widać. I mogę powiedzieć jedno, że na tym może polega ta polska nienormalność, że ten płaszcz na nas jest niewyżebrany, lecz świetnościami naszych dawnych przodków świetnych. I jak 10 lat temu był zjazd nas jako więźniów i internowanych, to właśnie miałem takie wystąpienie, odczyt nasi wielcy poprzednicy. I dzisiaj, chyląc czoło przed naszymi wielkimi poprzednikami, mam nadzieję, że przez cały naród, a przede wszystkim do młodego pokolenia, dotrze ta świadomość, ta prawda, jak następował zabór tego kraju, począwszy od momentu, kiedy 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej rozpoczęła boje, kiedy Wilno, kiedy Lwów, kiedy Powstanie Warszawskie i później te wszystkie inne walki, które były toczone, to jest nasza historia. My jako Solidarność do tegośmy nawiązywali, przynajmniej pewien nurt tej Solidarności na tym budował. I myślę, że rola środków masowego przekazu jest tutaj nie do przecenienia, ponieważ tak się składa, że jest to święto państwowe i to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest święto państwowe, które obliguje wiele instytucji do zajęcia się tym świętem. My działamy społecznie i dobrze, ale chodzi o to, żeby to było święto państwowe, ale jednocześnie zaistnienie tego święta zależy od tego, w jakim stopniu ono zaistnieje medialnie. I stąd na państwu ciąży, bym powiedział, szczególny obowiązek. Dziękuję.